Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Przed mikrofonem Jan Żutkiewicz. Dzisiaj zaprezentuję urządzenie pod nazwą Plextalk Pocket. Producentem tego urządzenia jest firma Plextor. Urządzenie waży 150 gram. Rozmiary, czyli wymiary jego, szerokość 55 mm, długość 112 mm i grubość 16 mm. Jeżeli go wezmę w dłoń, ustawię w taki sposób, żeby przyciski będące na tymże urządzeniu były skierowane do mnie, czyli do twarzy, zaczniemy opisywać urządzenie od góry po krawędziach najpierw, a później co z przodu i z tyłu urządzenia. Górna krawędź od lewej strony. Mamy na samym narożniku takie miejsce do zaczepienia smyczy. Tak jak można to spotkać w telefonach komórkowych, jeśli ktoś nosi to na smyczce. Idąc dalej w prawo, po górnej krawędzi, po otworku u góry i drugi jest na lewej ściance troszkę od dołu, to są właśnie to, żeby tam przewlec tą smyczkę. Idąc w prawo po górnej krawędzi, napotykamy gniazdo Line In. Tak się to nazywa. I jest to gniazdo na mini jack 3,5 mm. Następnie idąc dalej w prawo mamy drugie gniazdo, takie samo, i to jest gniazdo do słuchawek. Teraz schodzimy na prawą krawędź i mamy co następuje. Od góry jest trochę pustego miejsca, następnie na prawym boku od góry jest taki suwak. Suwak przesuwający się w górę lub w dół i to jest ni mniej ni więcej tylko regulacja głośności tego urządzenia. Poziomy głośności jest od 0 do 25. Idąc dalej do dołu, znowu trochę pustego miejsca i jest kolejny suwak. I to jest suwak też dwupozycyjny, który przesunięty do góry urządzenia, trzymając go głośnikiem do góry, to przesunięcie tego suwaka na dole, jako drugiego, które wymieniłem, powoduje zablokowanie klawiatury. Przesunięcie go do dołu powoduje odblokowanie klawiatury. Jest to po to, żeby przypadkowo na przykład nam się coś nie uruchomiło, jakiś przycisk itd., itd. Teraz idziemy w dół, na dolną krawędź i tak, ponieważ zeszliśmy z prawego boku na dół, pierwsze co znajdziemy to jest mini port USB, później jest pusto i następnie przy lewej krawędzi mamy gniazdo do zasilacza. Teraz lewa krawędź. Od dołu wszystko puste, gdzieś około centymetra od góry mamy slot na kartę SD. To urządzenie obsługuje kartę SD lub SDHC. Pojemność maksymalna karty, którą możemy tutaj włożyć, to jest 32 GB. Teraz zajmiemy się tyłem tego urządzenia, czyli jeszcze nie klawiszami. Ma cztery takie... dwie takie jakby nóżki, no takie guziczki jakieś tu są. Następnie jest taki jak suwak to wygląda i po przesunięciu tego, bo to służy do tego, żeby zaczepić za to palcem, paznokciem na przykład, pociągamy do dołu, otwiera się nam komora na akumulator, czyli bateria. Bateria, jeżeli ktoś kiedyś widział Boxensa, to w Boxensie bateria jest jednocześnie z klapką. Czyli po włożeniu baterii mamy urządzenie zamknięte. Natomiast tutaj bateria jest tak jak w telefonie komórkowym. Czyli otwieramy tą plastikową osłonę i w środku jest dopiero włożona bateria. Rozmiary tej baterii są gdzieś około 3 cm, bo praktycznie rzecz biorąc 3 cm długa i... Tak jak to urządzenie jest szerokie, to prawie, że taka sama szerokość jest. I to jest tył tego urządzenia. No i teraz, co mamy na przedniej części, czyli na wierzchniej części tego urządzenia. Od góry, gdzieś dwucentymetrowy, przez całą szerokość tegoż urządzenia, jest głośnik. I teraz zaczynamy opowiadać o klawiszach. Z prawej strony urządzenia, jak go trzymam przodem do siebie, z prawej strony urządzenia pod głośnikiem mamy... przycisk z charakterystycznymi takimi dwiema kropkami. Jest to przycisk do włączenia urządzenia lub wyłączania, a także do ustawiania tak zwanego
usypiania. Przejdźmy teraz w tym samym poziomie na lewą stronę, czyli do lewego brzegu. Mamy lekko schowany przycisk i ten lekko schowany przycisk jest ni mniej, ni więcej klawiszem nagrywania, czyli recordingu. Teraz poniżej, na razie zajmiemy się prawą stroną, żeby to było jakoś obrazowo. Mamy na prawej krawędzi tego urządzenia dwa przyciski, jeden pod drugim. Pierwszy to jest przycisk menu, a drugi przycisk pozwalający na wybór tego, co chcemy w urządzeniu znajdować. Czyli jeżeli mamy na przykład załadowane tam książki Daisy, jakieś nagrania audio, swoje nagrania głosowe, krótkie notatki, to po naciśnięciu tego będziemy mogli po tych folderkach chodzić tam i wybierać ewentualnie sobie to, co potrzebujemy uruchomić. Teraz, ponieważ te przyciski najpierw zacząłem omawiać, więc przejdźmy teraz na lewą stronę urządzenia i mamy dokładnie tak samo wyglądające przyciski, z tym tylko, że one są na lewej stronie. Pierwszy służy do skoków procentowych. Jak się to naciśnie, będziemy mogli sobie wybrać, o ile procent ma nam się przesunąć nagranie. Czy to w tekście, czy w audio. Poniżej tego, cały czas mówię na lewej stronie, mamy drugi przycisk, który służy do przechodzenia po tak zwanych zakładkach, które możemy sobie tutaj wstawiać na przykład do tekstu, do plików audio i tak dalej. Naciśnięcie tego, to zresztą później będę demonstrował, pozwala na to, żeby bądź to wprowadzić taką zakładkę, bądź też, jeżeli już mamy je powprowadzane, dokonać szybkiego wyboru i wybrać sobie takową. I teraz pomiędzy tymi przyciskami z lewej i z prawej strony jest okrągły taki w centrum umieszczony joystick. Tak jak w telefonie komórkowym byśmy mieli. Ma cztery takie dookoła klawisze, czyli z lewej i z prawej to wiadomo, że to jest lewo, prawo, góra i pod spodem dół. One są rozdzielone od siebie, czyli nie jest to kółko całe, tylko takie podzielone na cztery takie przyciski. W środku między tym jest klawisz, który nazywamy Enterem. Klawisz dolny w niektórych przypadkach powoduje to samo, co byśmy nacisnęli właśnie ten joystick, czyli w niektórych opcjach jest ni mniej, ni więcej także klawiszem wyboru. To zajmuje centralną część urządzenia i na dobrą sprawę prawie, że jest tak umieszczony, że mielibyśmy go prawie, że w centrum. Teraz dalej, idąc w dół, mamy już normalne przyciski numeryczne. I od lewej strony mamy 1, 2, 3, po 3 są w rzędzie, później 4, 5, 6. Piątka jest z taką charakterystyczną kropką, także bardzo szybko ją znajdziemy. Później 7, 8, 9, gwiazdka, 0 i krzyżyk. Gwiazdka w tym urządzeniu służy do wychodzenia z opcji jakiejkolwiek, bez zaakceptowania. Krzyżyk służy dokładnie tak samo jak centralna część, to co mówiłem o joysticku, czyli służy jako Enter. Mikrofon wbudowany, dookólny, monofoniczny, 360 stopni zasięg, bardzo czuły. Zresztą to później pokażę. Karta pamięci jest na starcie włożona do urządzenia i dostajemy standardowo pojemność 1 GB. Jeżeli chcemy większą, musimy sobie osobno ją dokupić. W pudełku mamy jeszcze płytę z instrukcją. Następnie mamy futerał, skróconą instrukcję papierową, słuchawki stereo, zasilacz. I to jest tyle, jeżeli chodzi o to urządzenie, jak to wygląda i co w pakiecie. No i teraz, jak długo się urządzenie odpala? Naciskam to, co powiedziałem, oznaczone takie charakterystyczne dwie kropki tu są. Przyciskam to i usłyszymy, co następuje. I zobaczymy, jak długo się to wczyta. Od razu uprzedzę, zanim to włączę, że karta pamięci nie jest już pusta, dlatego że skopiowałem na nią jedną książkę Daisy, skopiowałem taki mały zbiorek audio, żeby można było zademonstrować, jak odtwarza dźwięk. I mam jedną książkę tekstową poza instrukcją, którą też pokażę, jak tu się z tego korzysta. Od razu powiem, że niestety urządzenie jest wyposażone na dzień dzisiejszy tylko w syntezę angielską języczną. W związku z powyższym polskich tekstów na dzień dzisiejszy nie da się na tym urządzeniu odtwarzać, gdyż czytane byłoby to
angielskim syntezatorem mowy. Uruchamiam to urządzenie w tej chwili. Please wait. SD card text. Czyli powiedziała nam pani, która jest jako przewodnik głosowy, że jestem na karcie pamięci i jestem w tej chwili na zbiorze tekstowym. Takiej instrukcji anglojęzycznej dotyczącej tekstu, czyli formatu DOTS akurat w tym przypadku, dlatego że to urządzenie odtwarza TXT, DOTS i HTM. Niestety PDF-ów tutaj nie widziałem, żeby można było odtwarzać. I w tej chwili stoję na tekście. No i teraz na początek przyjrzyjmy się, jakie tutaj mamy menu. Mówiłem o pierwszym przycisku pod tym, który służy do włącznika, a jest umieszczony na prawym brzegu. Naciskam to. Menu. Use right or left key to select item. Press play stop or down key to confirm or up key to cancel. Edit. I to nam zgłosiło, że pierwsze edit, czyli jestem tutaj, gdzie mogę wybierać różne opcje. I teraz już przechodzę do tego joysticka, czyli tej takiej ramki, gdzie mam cztery przyciski dookoła tego guzika. I przesuwam się w prawo. Recording settings. Pierwsza pozycja, jak przesunę się w prawo, to jest ustawienia nagrywania. Wejdźmy w to. Mogę w to wejść albo naciskając joystick, albo ten z tej ramki w dół. Nacisnę to w dół. Enter. Select items. Select recording mode. Pierwsza jest record mode. No i teraz tutaj mogę powybierać sobie, jakie ja chcę mieć parametry nagrywania. Na razie tylko pokażę, co tutaj mam. Turn guidance on or off when recording. Select external audio input jack. Czyli tu wybieramy źródło. Auto gain control. Select recording mode. No i wróciliśmy, bo to tak od początku do końca, jak tego, to wróci na pierwszą pozycję. Wchodzimy teraz do tego record mode. Enter. Select recording mode. Analog cassettes. Pierwsze jest analog. Radio. Radio. Akurat tak stało mi, więc... Custom. Default. Default. Czyli jakie podłączę to, czyli domyślne. Conference. To już dotyczy nagrywania samego z mikrofonu. I to jest konferencja. Audio. I audio, znowu wracam do tego samego. Conference. Jest conference, więc teraz zejdźmy w dół. Enter. Select sound quality. MP3 128 kbps 44.1 kHz stereo. Jak słyszymy, 44.1. MP3 64 kbps 44.1 kHz mono. MP3 32 kbps 22.05 kHz mono. Myślę, że to jest zrozumiałe. PCM 44.1 kHz stereo. To jest ten format bezstratny. PCM 22.05 kHz mono. Też ten bezstratny. MP3 256 kbps 44.1 kHz stereo. MP3 128 kbps 44.1 kHz stereo. No i wróciliśmy do tego samego. Ponieważ z reguły chciałbym, żeby była jakość nagrania w MP3 dosyć, więc cofnę się na to 256. MP3 256 kbps. Enter. Set. I w tej chwili już jest zatwierdzone. Czyli takie tutaj mamy możliwości wyboru i ustawiania nagrywania. Czyli to jest co do recordingu. Menu. Wchodzimy jeszcze raz teraz. Recording settings. Czyli ustawienia rekordu, to już pokazałem. Tam we wszystkie opcje nie będę wchodził, dlatego że w koniec końców nie ma to być pełna dźwiękowa instrukcja tegoż urządzenia, tylko zaprezentowanie, gdzie co można poustawiać. Playback settings. Tu jest sposób, w jaki sposób będziemy chcieli później to odsłuchiwać. Wejdźmy w to. Enter. Select items. Shuffle and repeat settings. Reading audio file name.
Shuffle and repeat settings. Tylko tyle, te dwie opcje. Wejdźmy w pierwszą, którą byłem. Enter, select playback setting. Standard play. To jest standardowe. Repeat title. Standard play. Repeat title. No i to tylko tyle. Te dwie opcje mogę wybrać sobie. Jak to działać będzie, zawsze ustawiam na standard, w związku z powyższym. Standard play. Enter, set. Zapisane. I idziemy dalej. Menu, ponieważ use right z tego. Or left key. Recording setting. Playback settings. I wchodzimy. Enter, select items. Shuffle and repeat settings. Reading audio file name. Wejdźmy w to. Enter. Read audio file name. Read audio track number. Czyli... Read audio file name. File name albo po ścieżkach. Read audio track number. Read audio file name. Dobrze, i to zostawiamy na tym tak jak było. Enter, set. Kolejna pozycja w ustawieniach. Do menu, menu wchodzimy. Use right or left. Recording settings. Playback settings. Bookmark. Bookmark, czyli ni mniej, ni więcej znaczniki w książce. O tym poopowiadam jeszcze przy użyciu klawiszy z drugiej strony urządzenia. No, ale na razie wejdźmy tutaj. Enter, select bookmark settings. Playback setting for voice bookmark. Clear all bookmarks and current title. Playback setting for voice bookmark. Tylko są te dwa. Jeżeli miałbym jakieś zakładki już powprowadzane, które pokażę później, przechodząc na drugą stronę urządzenia, gdzie te dwa przyciski będę omawiał, jeden pod drugim, miałbym też pozycję do usuwania znaczników. Ponieważ nie chcę tutaj nic robić. Cancel menu. Use right or left key to select item. Jeżeli nie chcę wychodzić z całego urządzenia, nie zatwierdzam. Bookmark. Nie zatwierdzam nic, to wystarczy naciskam klawisz, tak jakbym chciał przesunąć się do góry i wychodzę do poziomu wyżej. Voice memo. Voice memo to jest ni mniej, ni więcej krótkie notatki głosowe. I także samo, jeżeli w to wejdę, to tutaj nic w tej chwili nie będę mógł pokazać, ale wejść trzeba. Enter, select items. Delete the selected voice memo. Czyli pierwsze jest kasowanie. Delete all voice memos. Pierwsze jest kasowanie pojedynczej, a tutaj jest wszystkich. Delete the selected voice memo. Delete all voice memos. Enter. You are about to delete all voice memos. Are you sure? No, czy na pewno chcesz skasować? No tak. Enter, please wait. Deleted. SD card text. Ponieważ wykonałem akcję, no to wtedy z tego menu już wyszło. Więc wchodzę znowu do menu. Use right or left key to select item. Recording. Playback set. Bookmark. Voice memo. Media management. Media management. Wejdźmy w to. Enter. Select items. Media title information. Jeżeli to nacisnę, to będę miał informację o systemie operacyjnym, jaki jest załadowany i tak dalej. No, możemy to zapuścić, żebyście zobaczyli, jaka wersja tutaj jest. Enter. Media information. SD card. Unlocked. Free space of this media. 1.6 gigabytes. Total size of this media. 1.8 gigabytes. Title information. Text. Used space for this title. 110 kilobytes. Media information. SD card. Unlocked. Free space of this media. 1. Cancel. Czyli select items. To wszystko czytało mi informacje o tym, co ja mam na karcie pamięci w tej chwili. Delete SD card. Teraz jest, jeżeli tutaj jest delete SD card, czyli żebym skasował całą kartę. Jeżeli to zatwierdzę, to wszystko, co na karcie pamięci mam, mógłbym usunąć. Za pomocą tego on się zapytałby oczywiście, czy chcesz tego. Jak to zatwierdzę, to on wyczyści całą kartę, wszystkie zbiory i tam książkę Daisy i tak dalej, wszystko byłoby skasowane. Przesuwam się znowu w prawo. Create a new title. To jest kreacja nowego tytułu. Jeżeli potrzebowałbym na przykład jakieś
robię nagrania z wykładów i później robię coś takiego, co chciałbym, żebym bardzo szybko mógł przenosić się z miejsca na miejsce, nie odsłuchując całego pliku, to mogę w odpowiedni sposób wykreować nowy tytuł i po prostu zrobić tego swojego nagrania audio, które robiłem na wykładzie, na jakiejś konferencji, przewijać się po tytułach. Oczywiście nagrałbym to własnym głosem, krótką taką zapowiedź, co to jest, i bardzo szybko mógłbym to wtedy w tym pliku znajdować. Wyglądałoby to w koniec końców tak jak format DAISY. Delete the selected title. To jest kasowanie wszystkich tytułów. Prepare for editing. Build book. Media title information. To jest tyle. Z tej pozycji mamy wszystko. Idziemy cancel dalej. Menu. W prawo. Use right or left key to system settings. I teraz jestem już w systemie. Wejdziemy w to. Enter. Select management item. System properties. Jeżeli to nacisnę, to teraz już będę miał informację wprost o wersji systemu założonego na to urządzenie. Nic więcej tutaj nie będzie. Możemy wejść, proszę bardzo. Enter system version 3.0.0.0 UKE serial number 5116. System version. Cancel. Select management item. System properties. Czyli to jest pierwsza pozycja. Teraz idziemy w prawo. Select guide volume. Tu się ustawia głośność. Zobaczmy. Enter. Guide volume. Normal. Guide volume. Plus one. Guide volume. Plus two. No i tak do 25 by to można było podciągać, bo to o to chodzi. Guide volume. Guide volume. Normal. Cancel. Select. Select the text to speech voice. W tym miejscu mogę wybrać sobie z dostępnych syntezatorów, tu są dwa, męski i żeński, jaki syntezator mowy miałby odczytywać pozycje tekstowe. Wejdźmy tu. Enter. UK English, Serena. Pierwsza to jest głos żeński, Serena. I Daniel będzie. UK English, Daniel. I ten głos jest nieciekawie brzmiący, dlatego też wolę wycofać się na Serenę. UK English, Serena. No i to jest tyle, jeżeli chodzi o tą pozycję, co tu można zrobić. Wychodzimy z tego. Cancel. Select management item. Select the text to speech for. Select the waiting sound. Tutaj mogę, jeżeli w to wejdę, to mógłbym sobie powybierać dźwięki oczekiwania. To, co teraz słyszycie, że on tak brzęczy, ja tu nic nie będę zmieniał, ale po prostu tu się wybiera dźwięki, jakie mają być na przykład w oczekiwaniu na wykonanie jakiejś akcji, jak ma sygnalizować zamknięcie urządzenia, wejście do jakiejś pozycji itd., itd. Select the key press confirmation sound. Wejdźmy. Enter. Key press confirmation sound on. Key press confirmation sound off. Key press confirmation sound on. I to jest tylko te dwie, albo włączone, albo wyłączone. Naciśnięcie przycisku, żeby nic tam nie reagowało. Przydatne wtedy, kiedy robimy nagrania na wbudowanym mikrofonie, albo nawet i na podpiętym zewnętrznym, żeby nam się nie nagrywało to, co naciskamy podczas tworzenia nagrania, dlatego że to tak działa, o czym później, że nagranie będzie łącznie z tym, co ten przewodnik głosowy będzie gadał. Cancel. Select management item. Set the system date and time. Tutaj normalne, jakbyśmy w to weszli, możemy ustawiać datę i czas. Postępujemy zgodnie z przewodnikiem głosowym. Proszę bardzo. Enter input year 2010. Jeżeli bym tu zmieniał, to musiałbym wprowadzić wpierw cztery cyfry odpowiadające za rok. No i później zatwierdzić. Następnie znowu podpowiedziane byłoby, że wprowadź dwie cyfry miesiąca, wprowadź dwie cyfry dnia. Następnie, jakbym to już ustawił, to wprowadź czterocyfrowy zegar, czyli godzina i minuty. I zatwierdzam, zostaje zapisane i to jest tyle.
Cancel. Select management item. Set the system date and time. Set the text to speech pitch. Initialize all settings to default. Set the text to speech pitch. Enter pitch setting. Pitch normal. I to jest ni mniej ni więcej to, co później można spod klawiszy zrobić. Pitch plus one. Pitch plus two. Pitch plus one. Pitch normal. Pitch minus one. Pitch minus two. Pitch normal. Można tutaj nie wchodzić i też ten efekt uzyskać, czyli przyspieszyć lub zwolnić czytanie, bo to o to chodzi. Cancel. Initialize all settings to default. Wejdźmy tu. Enter. You are about to initialize all settings to default. Are you sure? Nie będę tu nic zmieniał, dlatego że w końcu urządzenie nie moje. Wyjdziemy. Cancel. Select menu. System properties. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o menu. Wychodzimy z tego teraz. Cancel menu. Use right or left key to select item. Press play stop or down key to confirm or up key to cancel. System settings. Cancel. Wyszedłem gwiazdką już zupełnie z tego. No i teraz należałoby zająć się na początek jednak mimo wszystko nagrywaniem. Pierwsze to jest to, że to urządzenie pozwala na wprowadzenie 200 krótkich notatek głosowych. Notatki głosowe typu na przykład telefon, jakiś adres i robi się to w sposób taki, że naciskamy klawisz rekord, to co mówiłem po przeciwnej stronie tego do włączenia oznaczonego dwoma kropkami, on jest trochę tak jakiś wklęsły. Naciskamy to i przytrzymujemy dłużej i usłyszycie, co następuje. Voice memo. I teraz, jak słyszycie, dokonuję nagrania. Jak teraz to puszczę, cały czas mówię i trzymam. Puszczam i będzie to natychmiast odtworzone. I teraz, jak słyszycie, dokonuję nagrania. Jak teraz to puszczę, cały czas mówię i trzymam. Puszczam i będzie to natychmiast odtworzone. SD card text. Oczywiście notatka została zachowana. Natomiast jeżeli chcę ciągłe nagranie zrobić, to naciskam klawisz rekord krótko. Nie przyciskam go dłużej, tylko naciskam go krótko i wtedy mogę mieć ciągłe nagrywanie. I klawisz rekord podczas nagrania ciągłego ma opcję także klawisza pauzy. Naciśnięty krótko zatrzymuje nagranie. Naciśnięty ponownie krótko odpala nagranie. Robi się to w sposób następujący. New title tips. Press recording key to start recording. Left and right key to select title to record. Level monitor. Auto. I teraz jest informacja o tym, że jakbym tutaj chciał wyłączyć odsłuch, bo auto. W tej chwili jest tak, że on mogę sobie dokonać ustawień i mogę wyłączyć dźwięki, żeby nie było słychać tego, co ja naciskam na klawiaturze. Dlatego też mówią, albo trzeba podłączyć auto. Słuchawki, albo auto. Też trzeba, trzeba tutaj wyłączyć tak zwany monitor. I teraz auto. On czeka na moją decyzję. Naciskam teraz już klawisz rekord. Auto. I zacząłem nagrywanie. Teraz zacząłem nagrywanie, które za jakiś moment zatrzymuje sobie, pauzuje je. Też naciskając klawisz rekord. Krótko. Pause. Powiedział pauza. Naciskam ponownie, żeby uruchomić dalej nagranie. I nagranie idzie dalej. A teraz jak zrobić, żeby nagranie już skończyć? Ano, naciskamy klawisz joysticka wciskając przycisk na środku, Enter. I efekt jest taki. I już. Gotowe. Nagranie skończone. I teraz jak to wyszło. I zacząłem nagrywanie. Teraz zacząłem nagrywanie, które za jakiś moment zatrzymuje sobie, pauzuje je. Też naciskając klawisz
rekord krótko i nagranie idzie dalej. A teraz jak zrobić, żeby nagranie już skończyć? Ano, naciskamy klawisz joysticka, wciskając przycisk na środku Enter. I efekt jest taki. I teraz po odsłuchaniu tego nagrania, które zostało wykonane, chcielibyśmy to skasować. W tym celu naciśniemy sobie klawisz menu. Później zresztą pokażę dalej, co tam dalej znajdziemy. Menu. Use right or left key. Recording set. Playbacks. Bookmark. Voice memo. Pierwsza zakładka Voice Memo. Wchodzimy naciskając albo joystick, albo strzałkę w dół. Enter. Select items. Delete the selected voice memo. Delete all voice memos. Czyli chcę skasować wszystkie. Nie chce mi się szukać tego, gdzie to mam. Naciskam teraz klawisz wyboru, czyli joystick. Enter. You are about to delete all voice memos. Are you sure? Zostałem zapytany, czy chcę to kasować. Oczywiście chcę, zatwierdzam. Enter, please wait. Deleted. SD card audio. Skasowałem na razie tą demonstrację krótkich notatek. Przejdę sobie. SD Daisy title. Klawisz record. Mówimy sobie. Jest. Dobrze, to było taka demonstracja tego, co tam było nagrane. I teraz potrzebuję to skasować. Stoję na tym. Menu. Use right or recording. Playbacks. Bookmark. Voice memo. Media management. Media management. Wchodzę. Enter. Select items. Delete SD card. Create a new title. Delete the selected title. Enter. You are about to delete the selected title. Are you sure? Enter. Please wait. Deleted. No content on the SD card. Title is not selected. Please select another title. I usunąłem te nagrania demonstracyjne. I teraz zaczniemy omawiać dalsze pozycje przycisków, o których wspomniałem wcześniej. Zajmiemy się najpierw prawymi przyciskami będącymi na brzegu. Są one ułożone jeden pod drugim. I pierwszy, w który, jak słyszeliście, wchodziłem, to jest klawisz menu. Od góry, tuż pod włącznikiem, oznaczony, przypominam, dwiema kropkami. Przesuwając palec w dół, jestem na przycisku pionowym takim. Naciskam to. Menu. Use right or left key to select item. Press play stop or down key to confirm or up key to cancel. Edit. I teraz przesuwam się po menu. I wróciliśmy do tego, co już było. Teraz, ponieważ nie chcę nic robić tu, w związku z powyższym wyjdę z tego sobie naciskając klawisz gwiazdki. Cancel menu. Use right or left key to select item. Cancel. No i wyszliśmy. To był pierwszy przycisk menu. Pod przyciskiem menu, też na prawej stronie, jest drugi, pionowy. Naciśniemy go. SD card. Daisy title. One. I teraz... Dyma. Jadwiga Łuszczewska. Branki w Jasyrze. I ta pozycja służy nam do przechodzenia po zasobach umieszczonych na karcie pamięci. Pierwszy, jak słyszycie, to jest od razu odczytało się tytuł książki, którą tutaj mam, na okoliczność tego, żeby pokazać, jak nawiguje się po Daisy. Audio. Tu jest druga pozycja audio, dlatego że skopiowałem kilka plików audio. Jeden za moment odpuszczę, dlatego że później mi baterii może nie starczyć, mogę nie zdążyć. W związku z powyższym uruchamiam to, żebyście usłyszeli i w jaki sposób to odtwarza. Piwko w kufelku nie może długo stać. Jedno, drugie, a potem jeszcze dwa. Obok kumpel gra na gitarze, jaki stary hit. Pijmy, śpiewajmy, ile sił. Tak to odtwarza. Taka żartobliwa pioseneczka. To jest audio. I tutaj mam kilka plików. Przesuwać się po nich należałoby naciskając klawisz strzałka lewa-prawo. Góra-dół powodują przyspieszenie lub zwolnienie odtwarzania. Ponieważ to tyle. SD card audio. Text 1. I teraz, ponieważ... Music, read a book. 1. Titles in the media.
Ponieważ urządzenie dysponuje tylko anglojęzycznym syntezatorem mowy, w związku z powyższym skopiowałem taki krótki dokumencik, który kiedyś używałem do przygotowania materiału o Goodwill. Inevitably there will be some errors when the music is complex or crowded or the input image is of poor quality. SharpEye has a built-in music notation editor which has been specially designed for checking and correcting the output before saving it as a music file. System requirement. Tak czyta ona tekst. Syntezator nie jest najwyższych lotów, jak słychać. Nie podoba mi się to za bardzo. Ten, który jest używany jako przewodnik głosowy, jest o wiele przyjemniejszy niż ten, który służy później do odczytu. A z kolei ten męski już w ogóle jest, no, nie za bardzo. Mogliby tutaj jednak zaimplementować lepszą syntezę mowy do odczytu tekstu. No ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, prawda? I teraz, co do tego tekstu, przydatną funkcją jest, tak jak zawsze słychać, na listach środowiskowych, gdzie by człowiek się nie obejrzał, to ludzie mówią, czy jest możliwość wstawiania zakładek do tekstu, żeby można było łatwo po zatrzymaniu odtwarzania tekstu, załóżmy, rozładuje się bateria, może tak być, no trzeba by to było później odtworzyć i żeby łatwo było odszukiwać. Oczywiście jest taka możliwość tutaj w tym i są dwojakiego rodzaju możliwości. Pierwsza możliwość to jest taka, że bez swojego głosu wprowadzamy tylko znacznik do tekstu, który później możemy spokojnie wybrać, żeby skoczyć do miejsca, które nam będzie potrzebne. Ale na początek przechodzimy teraz na lewą stronę tego urządzenia. Mamy też dwa pionowe przyciski obok tego właśnie joysticka, gdzie są strzałki góra, dół, lewo, prawo i guzik. No i pierwszy przycisk od góry służy do procentowego skoku po odtwarzanym materiale. Jak to naciśniemy, go to by percent. I teraz mogę wprowadzić sobie, ile procent chcę, żeby się przewinęło. No, wcisnę sobie na przykład od tego miejsca, gdzie teraz się zatrzymałem, 30%. 3, 0. Enter 30%. Saving as NIF, NIF, Notation Interchange File Format, is a music notation format. I przewinęło nam się to o 30% tekstu. Go to by percent. I to jest tylko do tego służące, żeby można było skoki procentowe robić. Po ustawieniu się w tym miejscu, na przykład, gdzie potrzebuję, teraz chciałbym na przykład wprowadzić sobie jakiś znacznik. W tym celu mam przycisk poniżej tego, też po lewej stronie urządzenia. Naciskam go raz. Go to bookmark. Ponieważ tu jakieś już wprowadziłem kiedyś, to mogę nacisnąć sobie na przykład przycisk numer 1. One. I zatwierdzam enterem. Enter bookmark 1. Files NIF and music XML are file formats for music notation. I to jest akurat ustawione, ponieważ było przewijanie paragrafami, więc na drugim paragrafie z tego dokumentu jest znacznik tekstu, ale jeżeli bym potrzebował przewinąć teraz to o 25%, 30%, 15% i tak dalej, precyzyjnie to zrobić. Z jakiegoś powodu byłoby mi to potrzebne, bo no, jakieś tam interesujące zdanie bym chciał sobie móc łatwo znaleźć. To w momencie, kiedy tam bym się przesunął, wykorzystując do tego procenty, nacisnąłbym jeszcze raz to. O, proszę. Tutaj jest pierwszy raz naciśnięte. Powoduje tyle, że jeżeli już znaczniki mam, to mogę je tu wybrać wpisując z klawiatury. Naciskając drugi raz. Set bookmark. Press enter key to set bookmark or recording key to set voice bookmark. I teraz tutaj po tym komunikacie mogę albo wpisać cyfrę i wstawić tu znacznik, ponieważ już tam któryś mam zapisany, nie będę tego teraz tutaj pokazywał, jak to zrobić, bo wystarczy teraz nacisnąć cyfrę i zatwierdzić enterem. I wstawi się znacznik. Ale też można raczej w tekście tego nie robimy, tylko w nagraniach audio, które dokonujemy na mikrofonie, precyzyjnie ustalamy, gdzie chcemy wstawić znacznik i jakąś zapowiedź głosową. Na przykład jesteśmy na jakiegoś rodzaju szkoleniu,
gdzie wykładowca po wykładowcy przychodzi i tak się złożyło, że nie ma przerwy. Tylko jeden skończył, drugi zaczyna. Jest nowy temat. Nagranie mamy ustawione na ciągłe. No i wtedy chcielibyśmy wstawić sobie tam tytuł do tego drugiego tematu, żeby łatwo nam było później po tych wykładach się przesuwać i utworzy nam się coś w rodzaju formatu Daisy. To jest oczywiście tylko w rodzaju, powiadam, bo to nie jest przecież taki pełnoprawny edytor do tworzenia Daisy, ale namiastka tego jest, dlatego że wprowadzę tytuł, nagram go, wpiszę cyferkę jeszcze i będę miał przypisaną informację, czyli nagłówek sobie zatytułuję i będę miał tytuł. I wtedy po nagraniu tego, jak wybiorę sobie to, co wybrałem tutaj raz, wyjdziemy z tego, żeby to nie brzęczało. Cancel. Po naciśnięciu tego przycisku właśnie o... Go to bookmark. Wybrałbym cyferkę i skoczyłoby tam, gdzie potrzeba. Od razu bym usłyszał tytuł, który mnie interesuje. Tam bym usłyszał od razu tytuł. Takich zakładek można wprowadzić 9999 do tekstu lub do plików audio. Notatek głosowych krótkich już mówiłem, że można nagrać krótkich takich z numerem telefonu, z adresem i tak dalej 200. Pozostałe nagrania ciągłe, no to w zależności od tego, jaką kartę mamy włożoną. Tutaj standardowo jest jeden, jeśli dobrze pamiętam, 1 giga dodawane. Jeżeli ktoś chce mieć większą, to musi ją dokupić. No i wtedy jest tylko limitowany pojemnością karty. Tak wygląda tekst. Zakładki możemy sobie na paragrafy porobić, w procentach, przewijać się i tak dalej, i wtedy przewijać się, używając wyboru po naciśnięciu czegoś takiego, co to bookmark jest. Znaczniki wybieram z klawiatury już wtedy numerycznej, wpisuję cyfrę, naciskam Enter i skoczy mi tam, gdzie ja tego bym chciał. Tyle co do tekstu. Teraz, ponieważ chcę pokazać jeszcze Daisy, więc naciśniemy klawisz taki, który pozwala mi chodzić po zawartości, czyli to jest drugi podmenu po prawej stronie z kolei urządzenia. SD card. Audio. Daisy title 1. Chcecie jej obojętność i bezczynność. I jesteśmy w książce Daisy. To jest taka pozycja, która to się nazywa Branki w Jasyrze. Z BCPZN wziąłem. I tutaj nawiguje się, nie używając przycisków numerycznych, tylko nawigujemy strzałka prawo-lewo. Proszę bardzo, tak to działa. Zamurowany. To jest następny rozdział. Aż się nie od razu Kraków zbudowano. Następny rozdział. Dwór królowej Kingi. Kyrie eleison. Następny rozdział. W refektarzu Phrase. Po dwóch stronach. Level 1. Wąskiego, długiego stołu siedziały nowicji. I przewijamy się strzałka prawo-lewo. Strzałka góra-dół to jest fraza, albo level one, czyli to jest ni mniej, ni więcej przechodzenie wtedy po rozdziałach, bo tak jest ta książka przygotowana. No także samo możemy tu wykorzystywać te procenty. Jeżeli byśmy chcieli wykorzystać numery stron, bo tutaj jest właśnie te zakładki. Go to page. Jest. Skocz do strony teraz i wpisałbym stronę, no to niestety ta książka nie jest przygotowana standardowo, tak jak to dla widzących się Daisy przygotowuje, że jest tekst i jednocześnie dźwięk. W związku z powyższym niestety tu po stronach nie przejdziemy. Bo jak wpiszę, proszę bardzo, chciałbym 11 stronę, a książka na pewno ma gdzieś około 100 paru stron, nawet nie wiem czy nie więcej. Wpiszę 22, no. 2. Number 22 does not exist. Proszę bardzo. Czyli jeżeli bym chciał skoczyć po stronach, bo standardowo Daisy taka, jak na przykład wzięlibyśmy podręcznik Dolpina dla Supernowej, tam mamy i na obrazie tekst i mamy dźwięk. I wtedy jakbym wpisał numer strony, to by mi przerzuciło o jedną stronę tą, którą bym wskazał. Jeżeli książka ma, załóżmy, ileś tam 10 stron, a ja bym wbił 22, zatwierdził, to na 22 stronę by mnie to przeniosło. A tutaj tylko mamy możliwości przesuwania się po paragrafach, czyli po rozdziałach, lub też po frazach. I te frazy to odpowiadają raczej czemuś takiemu jak akapit chyba. Nic więcej.
Dlaczego tak to jest? Ano dlatego, że jeżeli urządzenie włożymy do futerału, który jest standardowo dodawany do tego, to przyciski numeryczne, które tutaj są na tym urządzeniu, poniżej tych, o których w tej chwili mówię, są schowane pod pokrowiec. A dostępne pod palce mamy tylko te przyciski joysticka, strzałki lewo, prawo, góra, dół, te przyciski do menu, przyciski do chodzenia po folderach i te do stron. Oczywiście włącznik i rekord. Te przyciski są dostępne, bo tam jest w tym miejscu odsłonięte. Reszta jest schowana. I to jest tyle, jeżeli chodzi o odtwarzanie. I teraz zajmijmy się przyciskami numerycznymi. One tu są ułożone w rzędach po 3, tak jak mówiłem, 1, 2, 3, później 4, 5, 6, 7, 8, 9, gwiazdka, 0, krzyżyk. Wszystkie przyciski nie działają poza 3, 4 i klawiszami krzyżyka i gwiazdki. 3 przyciski numeryczne, 4 0 i 2 przyciski gwiazdka i krzyżyk mogą jakąś akcję wykonać. Pozostałe tylko wykorzystywane są wtedy, kiedy wybieramy zakładki. I proszę bardzo, na razie jedynki nie nacisnę, bo zaraz o tym za chwilę. Mamy taki efekt na dwójce. Na trójce taki. Na czwórce taki. Piątkę pominę. I tak aż do dziewiątki. Klawisz 0 wprowadza do pliku pomocy, czyli jest tutaj wgrany dokument angielskojęzyczny, czyli instrukcja obsługi tego urządzenia. Jak to nacisnę, to usłyszymy, co następuje. Help on. Help włączony. I teraz, jak nacisnę play, to zacznie się odczytywanie instrukcji z dokumentu. Before you start to learn how to use your Plex Talk for playback operations, there are several features related to power management that you may find helpful. 10. Playing features common to all formats. All the operations. 9. Power management. 8. Setting up your Plex Talk. 7. Quick start instructions. 6. Introduction to... Jak widzicie, akurat mam ustawione na rozdziały, ale można tu zrobić coś takiego. Character. Korektor, jak to nastawię i będę teraz przewijał się strzałką w prawo. E. N. U. Space. Mam wszystko czytane znakami. Jeżeli nacisnę jeszcze raz do góry. Word. To samo będzie, tylko że słowami teraz. Sentence. Line. Liniami. Paragraph. Teraz jest akapitami i następna pozycja będzie ekran. Strzałka do dołu robi dokładnie w przeciwnym kierunku. Line. Paragraph. Zostawiam na paragrafy. Teraz załóżmy, czy tutaj da się w pliku pomocy wykorzystać numery stron. Go to page. No wprowadźmy sobie 23. Number 23 does not exist. Niestety też stronicowania jako takiego nie widać, w związku z powyższym nie da się przesuwać. Po paragrafach tak, po słowach, po literach, ale wprowadzenie numeru strony nie robi nic. Czyli to jest wejście do pliku pomocy, oczywiście na dzień dzisiejszy póki co to urządzenie jest całe po angielsku, w związku z powyższym instrukcja wgrana do niego także jest w języku angielskim. Zerem wychodzimy z tego pliku pomocy. Help of SD card. Daisy title. Deotyma. Jadwiga Łuszczewska. Branki w Jasyrze. I to jest tyle. To jest tyle, jeżeli chodzi o klawisz 0. Klawisz numer 1 ma dwie możliwości. Pierwszy raz. Speed. I teraz, jak to speed usłyszeliśmy, można zmieniać szybkość całego urządzenia. Speed plus 1. Speed plus 2. Speed plus 3. Speed plus 4. Speed plus 5. Speed plus 6. I tak dalej. Speed plus 1. Speed normal. I normal. Jeszcze raz nacisnę jedynkę. Tone. I mam tem. Co koń wysko. Phrase. Przy. Level 1. Phrase. Tu akurat w tym w odtwarzaczu Daisy to nie działa, to by zadziałało w tekście. Sprawdzimy. SD. Audio. Text. Notation.
Speed. Tone. This is a difficult task for a computer program to perform. Perform, and inevitably there will be some errors when the music is music XML file. Speed. Files, NIF and music XML. Music XML are file formats for music notation. This is a difficult task for a... I tak to działa. Czyli to jest jedynka. Oczywiście ta jedynka i później dociśnięty przycisk, oni to nazywają go, pozwala na wprowadzenie po wybraniu notatki głosowej, jeżeli to byłby plik audio, bo w tekście raczej to jest nieopłacalne. Klawisz numer 5, raz naciśnięty, informuje o tym, ile czasu upłynęło, jaki stan naładowania baterii, ile zajętej karty pamięci itd., itd. Dłużej przytrzymany powoduje odczytanie daty i czasu. 2% completed. Total number of bookmarks 2. Voice bookmark does not exist. 19/20/11/April/2010. Klawisz gwiazdki, wtedy kiedy jesteśmy gdzieś w jakimś menu i z czegoś chcemy zrezygnować, jest wycofaniem się z tamtego miejsca i jednocześnie opuszczamy ewentualnie daną pozycję w ogóle. Klawisz krzyżyka jest służący tylko jako Enter. To na dobrą sprawę tyle, co tyczy tego urządzenia. Urządzenie się teraz z Wami pożegna, bo naciskam wyłącznik. Power off. Dziękuję za uwagę. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.